Politechnika Opolska, jedyna w regionie uczelnia techniczna, od blisko półwiecza przygotowuje do podjęcia pracy kolejne roczniki absolwentów. Studia na Politechnice adresowane są do młodych ludzi legitymujących się zdanym pomyślnie egzaminem dojrzałości, lecz nie tylko. Uzupełniać swoje kwalifikacje przychodzą również ludzie po studiach, wybierając studia podyplomowe lub, jako przyszli naukowcy, podejmując studia doktoranckie. Uczelnia umożliwia studiowanie na ponad 20 kierunkach, których absolwenci są sprawdzonymi specjalistami, tworzącymi kadrę inżynierską i urzędniczą w wielu firmach i instytucjach w mieście, regionie i kraju. Uczelnia kształci również wybitnych konstruktorów, którzy muszą posiadać wiedzę z różnych dyscyplin. W końcu tego wymaga od nich rzeczywistość, w której wykonują swoją pracę. A jak wiadomo, konstruktorem nie zostaje się z dnia na dzień. Rozbudzenie zainteresowań następuje już we wczesnych latach szkolnych. I to właśnie z myślą o takich młodych talentach Politechnika Opolska, jako jedna z kilku w kraju, prowadzi cykl pod nazwą Dziecięca Politechnika Opolska, której kolejna edycja zakończyła się tuż przed wakacjami. Po wiedzę przychodzą najmłodsi, dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Uczelnie dla dzieci powstają, myślę, z takiej inicjatywy przede wszystkim po to, żeby prowadzić takie ustawiczne kształcenie dzieci od najmłodszych lat, żeby przyzwyczajać je do tego, że wiedza jest ciekawa, że szkoła nie jest nudna i żeby one chciały chłonąć tą wiedzę, poznawać świat i próbować jak najlepiej rozwiązywać problemy czy jakieś zagadnienia, odpowiadać sobie na różne pytania, które sobie i rodzicom stawiają. Jak bardzo poważnie organizatorzy Dziecięcej Politechniki Opolskiej podeszli do sprawy, dowodzi organizacja wykładów. Zaczyna się uroczystą inauguracją z udziałem rektora w todze i z berłem, wygłaszającego tradycyjną formułę rozpoczynającą rok akademicki. Studenci otrzymują indeksy, w których odnotowywany jest udział w zajęciach, a jako że bycie dzieckiem ma swoje prawa, także kilka drobiazgów na osłodę trudu nauki. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i cieszących się autorytetem w środowisku profesorów. Ich doskonałe przygotowanie dydaktyczne i rozległa wiedza sprawiają, że są gotowi sprostać choćby i najtrudniejszym pytaniom, a takich słuchaczom nigdy nie brakuje. A młodzi studenci? Większość uważnie słucha, niektórzy robią notatki, bo po wykładzie można zapytać o wiele spraw, które zaintrygowały lub wzbudziły wątpliwości. Przyszliśmy, ponieważ chciałyśmy się dużo dowiedzieć, pouczyć się trochę, bo w szkole nie możemy się dowiedzieć tylu rzeczy, co tutaj, tylu różnych ciekawostek na temat dziedzin. Wszystkie dyscypliny naukowe obecne na Politechnice Opolskiej w postaci studiów i badań naukowych znalazły odzwierciedlenie w tematyce wykładów przygotowywanych dla najmłodszych. Począwszy od tego, jak przetworzyć energię w pracę, poprzez rozważania o kapitalnych pieniądzach, robotach wyruszających w świat, pięknie matematyki, sposobach zapobiegania bólowi pleców, do próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego samochód jedzie. Dzieci wysłuchały także wykładów o nieprzemijającej magii pieniądza, poznawały tajniki precyzyjnej szermierki oraz wiele zagadnień z zakresu elektryczności na widowiskowym wykładzie o piorunach kończąc. W sąsiedniej sali rodzice mogą obserwować przebieg wykładów na ekranach monitorów. Wiedza zdobyta na zajęciach skłania młodych żaków do snucia planów na przyszłość. Wielu z nich chętnie wypowiada się na temat ich wymarzonych zawodów. Opowiadają, w jakim celu podjęli naukę na Dziecięcej Politechnice Opolskiej oraz czego się przyszedłem na Politechnikę, żeby się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy. Nauczyłam się w szczególności najwięcej na tym, o tych autach, ponieważ później mi się to na technicznym przydało. Dowiedziałem się, że powinno się jeździć zapiętymi pasami i że jazda bez pasu może się groźnie zakończyć. Pobyt na uczelni to także okazja do przyjrzenia się z bliska, jak dorośli studenci zdobywają wiedzę oraz gdzie się uczą. Jednak Dziecięca Politechnika Opolska to nie tylko ścisła nauka. To również wiele atrakcji i zabaw dla najmłodszych, spośród których wymienić można na przykład wspólne wyjście do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na spektakl pod tytułem Miłość do trzech pomarańczy. Kazał księciu przysłać Trufalbina. Potworność. Ach, co za męka.
Wystarczy nań rzucić okiem, a człowiek od razu ze śmiechu pęka. Rozkaz wyjdzie tam bokiem. Rób co chcesz. Siłby tęże by nastąpił księcia z domu. Jak nie, to znajdę sobie innego męża i kandydata na tron. Słodka Kleresa widocznie nie wierzy ani wysiłkom moim, ani moim słowom, żeby na niczym innym bardziej... W okresie świątecznym słuchaczy odwiedza Święty Mikołaj, tradycyjnie rozdający prezenty. Takie niecodzienne wykłady są dla dzieci wielką frajdą. Nauki na Dziecięcej Politechnice Opolskiej biegnie szybko i po zaliczeniu ostatniego wykładu na absolwentów czekają dyplomy wręczane przez rektora. I cóż, z radości nie pozostaje nic innego jak tylko birety w górę i zawołać głośno. Wiedza to dziecinnie proste. Wrócę po więcej, jak tylko dorosnę. Dziecięcą Politechnikę Opolską ukończyło po wysłuchaniu kilkunastu wykładów, które uzupełniały ciekawe imprezy towarzyszące, blisko 500 absolwentów. A jeden z wykładów spotkał się z takim zainteresowaniem, że trzeba było go powtórzyć poza murami Politechniki dla uczniów jednej ze szkół podstawowych w regionie. Staraliśmy się w dzieciach obudzić ciekawość naukową, takie dociekanie, jak świat działa, jakie są zjawiska. Dla nas jest oczywiste, że jak nalejemy benzyny do samochodu, to on jedzie. Ale jeżeli tak usiąść w skupieniu, dziecko, które patrzy, to dla niego to jest wielkie dziwowisko. Przecież to nie ma związku między tą benzyną, którą się nalewa. Nie widać przynajmniej tego związku, a ruchem samochodu i tymi możliwościami, które samochód stwarza. I chcieliśmy pokazać, jak łączyć różne zjawiska fizyczne i jak właściwie nauczyć dzieci łączyć, uczyć ich rozumienia świata. Przyszłemu inżynierowi gratuluję. Na uczelni już rozpoczęły się przygotowania do kolejnej edycji, a rodzice i nauczyciele niecierpliwie pytają, kiedy inauguracja. Politechnika Opolska, uruchamiając kształcenie dla najmłodszych, realizuje przypisaną sobie misję. Wpisuje się także w tradycję akademicką Europy, udowadniając, że nauka nie zna granic, również wieku.